W ostatnim odcinku wprowadziłem pojęcie negatywnego efektu zewnętrznego produkcji torebek foliowych, które zaśmiecają środowisko i mogą szkodzić zwierzętom. Założyłem, że znamy faktyczny koszt efektu zewnętrznego jednej torebki, że jej szkodliwy wpływ na środowisko kosztuje nas 2 centy. Potem pokazałem, że jeśli doliczyć ten koszt do kosztów krańcowych ponoszonych przez producentów, że jeśli sumować koszt krańcowy i efekt zewnętrzny, to otrzymamy krzywą łącznych kosztów krańcowych dla całego kraju, która wskazuje optymalną cenę i ilość torebek, przy której nie grozi nam redukcja nadwyżki przez tę ujemną nadwyżkę, gdzie łączny koszt kolejnych torebek przewyższa łączną korzyść z nich. Nie mówiłem jednak o tym, co z tym zrobić. Jeśli nie zrobimy nic i zostawimy bez zmian tę krzywą kosztów krańcowych i tę krzywą popytu konsumentów, którymi są w tym przypadku sklepy, to punkt równowagi rynkowej pozostanie. pozostanie tutaj. Bo chociaż wiemy, że istnieje taki koszt ukryty, to nie robimy nic, aby rynek uwzględniał go w swoich kalkulacjach. Jeśli więc jesteśmy oświeconym królem naszego kraju, co powinniśmy zrobić, aby wielkość produkcji znalazła się. Bliżej tego punktu, a nie tutaj, gdzie pozostanie, jeśli nie zrobimy nic. Otóż mamy kilka możliwości. Możemy zabronić produkcji torebek foliowych. Zabronić produkcji torebek. Możemy wprowadzić limit produkcji. Limit produkcji. Limit, czyli zakaz produkcji torebek w ilości większej niż dozwolona. Możemy też je opodatkować. Opodatkować torebki foliowe. Zastanówmy się, które z tych rozwiązań przyniesie największą nadwyżkę największą łączną korzyść dla kraju. Przyjmijmy założenie, że ta liczba jest prawdziwa że to faktyczny koszt efektu zewnętrznego torebki foliowej. Co jeśli zabronimy produkować torebki? W końcu jesteśmy królem. Rzekomo oświeconym. Co jeśli zabronimy produkcji torebek? Cóż, wtedy ten rynek przestanie istnieć. Zniknie cała ta nadwyżka, z której kraj mógłby skorzystać. Spowodujemy spadek dobrobytu. Mówimy, te torby są okropne, powinny być zakazane. Żadna korzyść nie usprawiedliwia ich używania. Ale mówiąc tak, podważamy prawdziwość tej liczby. Twierdzimy, że torebka powoduje nie 2, a 10 centów negatywnego efektu. Wtedy ta krzywa uniesie się tak wysoko, że żadna ilość nie da nadwyżki. Jeśli mamy rację, zakaz jest dobry, ale jeśli 2 centy to faktyczny koszt tego negatywnego efektu, a mimo to zabronimy produkcji, to zabierzemy krajowi tę nadwyżkę. Jest to więc dobre rozwiązanie. A limit produkcji? Zamawiamy takie badanie rynku i widzimy, że optymalna ilość torebek to 1 900 000. Zabraniamy zatem produkować więcej. Robimy to jednak zakładając, że dokładnie znamy przebieg tej krzywej popytu. Nie musi być jej prostą. I że dokładnie znamy przebieg tej krzywej kosztów krańcowych. W dotychczasowych odcinkach właśnie to zakładaliśmy, ale w prawdziwym świecie bardzo trudno jest określić dokładny przebieg krzywej podaży i podobnie trudno określić dokładny przebieg krzywej popytu, ponieważ ciągle się zmieniają. Zmienia się liczba podmiotów, zmieniają się produkty, wprowadza się innowacje, spada lub rośnie wydajność. Dlatego bardzo trudno jest określić optymalną ilość równowagi. Limit wprowadza się więc na ślepo, nie mając pełnej wiedzy o rynku. Za to podatek to ciekawa możliwość, bo oznacza po prostu, że niezależnie od przebiegu krzywej podaży, unosimy ją o 2 centy. Mówiłem już o tym w odcinku o podatkach. Mówiłem też, że podatki powodują zbędną stratę społeczną, bo nie produkuje się takiej ilości dobra, jaką rynek mógłby skonsumować. Tu jednak podatek może zapobiec zbędnej stracie, bo w tej sytuacji powoduje po prostu doliczenie negatywnego efektu zewnętrznego do kosztu krańcowego producenta. W rezultacie równowaga sama ustali się na ilości, nie wiążącej się z powstaniem tej ujemnej nadwyżki. To korzystny efekt uboczny. Znów, zakładając, że to prawdziwa liczba, to korzystny efekt uboczny, bo. Podatek przynosi też zysk skarbowi państwa. W tej sytuacji podatek to dobre rozwiązanie, bo nie potrzeba znać przebiegu krzywej podaży ani krzywej popytu. Jeśli to jest prawdziwa liczba, to podatek zawsze ustawi ilość w dobrym miejscu bez względu na przebieg krzywej podaży. Zawsze ustawi ją na przecięciu z krzywą popytu, jaka by ona nie była, w optymalnym punkcie równowagi na tej cenie i ilości. Zatem jeśli to prawdziwa liczba i taki nałożymy podatek, 2 centy za torebkę, to będzie to najlepsze rozwiązanie w sensie optymalizacji łącznej nadwyżki.